łańcuch spadł? No i tata mój idzie po klucz. A. Biegła, nie? Słabo, nie? Jak sobie myślę, dziadek, jak tam podjeżdżasz? No. Nie. A tu nie. Tu wjechać? Chodź. Tu wjechać? No chociaż spróbuj. Dobra. Udało się. Czemu mi tak łańcuch robi? Tatu? Siema, siema, słuchajcie. 45 tysięcy subów. Wkrótce wbije. Cała rzesza nas jest. Bardzo dużo. 45 tysięcy subskrypcji lada moment będzie chyba. Super. Czyli jeszcze trochę, 50. Także codziennie dochodzą widzowie nowi. Ja od razu też testuję następny mikrofon, który łapie powyżej 100 decybeli. Jestem ciekawy właśnie, jak będzie odbierał dźwięk dwusuwa przy wyższych obrotach. No i co, tutaj takie małe modyfikacje mam w becie zrobione. Czyli powiększone komory spalania, żeby był ciut taki elastyczniejszy. Tu jest po prostu dołożone, tak jak widać, to srebrna wstawka. Czyli tym poszerzyłem komorę spalania i trochę na zaworze, tam ze sprężynką jest zmienione. Pojeżdżę trochę, zobaczę, jak to będzie się sprawowało, czy to jest to, co chcę, czyli jak gdyby trochę będzie opóźnione to rezo. Zawsze można do tego wrócić, po prostu to się ściąga i zmniejszam komorę spalania. Łańcuch spada w MRF-ie, napęd do wymiany. Trzeba będzie odpuścić. A ja jadę zobaczyć, jak to.
tu się dostał? Co się stało? Tu się łańcuch dostał. Pokaż. Patrz gdzie. Łojeny między tą ramę. O kurde. Tata, zbierał koło. No to trzeba rozebrać. Mówimy, tej zębatki to ty już nie masz, chłopie. Trzeba zamówić. W poniedziałek trzeba to zamówić. I wymienić. Przecież te zębatki to już tu nie masz w ogóle. Przód, tył i łańcuch nowy. Na pitbike.pl. A pojeżdżę dzisiaj. O Jezu. Jak dostał ten? Tak. No, no, rama, no. Przecież chłopie, ty tu... Przecież to jest zębatka, ty. Jeszcze takiej zębatki to ja nie widziałem. Upalasz normalnie jak stary. Ja tu... Ja codziennie upalam. Codziennie upalasz, no. Próbowałem już rękawiczkami to wyjąć, ale nie widziałem, że aż tak się zakopałeś całą siłą, mnie aż mnie palce zabolały. No. Full service normalnie, MRF. Jak nie koło, to napęd, ale nie, poważnie, ten napęd cały do wymiany. Przednia, tylna zębatka. No ta z przodu to też już jest okrągła i fale Dunaju. Ta? No tam z przodu, no. Wiesz, ja też ją tam ciężko widzę, nie? No. Nie, to w ogóle, Kuba. Ciężka sprawa po prostu. O Jezus! No jak się jeździ, to tak jest, nie? Ale już w ogóle cały łańcuch się poruszył, tu jest cały naruszony. Mój łańcuch. No bo nie można założyć starego łańcucha na nowe zęby, nie? No. Tej wafta. Zbiegał do zakładu i na kółko, do zakładu i na kółko. Zjechać? Nie, bo ty nakurzyłeś nam. A, przepraszam. Zrobione? No. Zaraz zobaczymy. No. A ty ten gaz tu odpuszczasz. Odpuszczam czy nie? Na samej górze koło nie odpuszczę gaz. Aha. I nie podjeżdża do końca i już jak nie podjedzie, to się ciągle dymi, nie? Dobra. Na tamtej górce też gazu za dużo nie było. No bo nie można, bo jak musisz odpuścić, bo cię wybije w górę. Aha. A tam jest spad. A
tego to ja nie wiedziałem akurat. No, już na samej górze to odpuszczasz, nie? No. Jak w porę odpuścisz, no to normalnie ci koło spadnie na dół. Przed niej jest okej. Okay. Jak za późno, no to jeszcze musisz się drapać trochę, nie? No. Teraz już wiem. No. No już pojeżdżone mamy. U góry już odpuszczasz gaz, nie? Na samej górze. My już pojeżdżone mamy. Co się stało? Łańcuch po ale prostu do wymiany, nie? Tylko siła po pewnym momencie wykruje. No to trudno, trzeba zamówić. Wow.